Namaste! Maria Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czy zastanawiałaś się lub zastanawiałeś nad tym, dlaczego wokół nas są tacy ludzie, którym dajesz mały palec, a oni zabierają całą Twoją rękę? Dokładnie w ten czwartek, na naszej 192. ceremonii, nauczę Cię, co zrobić, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Jak wyznaczyć granice, jak wyszukać takich ludzi w Twoim otoczeniu, którym ciągle dajesz coś z siebie, Twoją energię, Twój czas, Twoją miłość, a nie wraca do Ciebie nic w zamian. To spotkanie jest przeznaczone przede wszystkim dla tych wszystkich z Was, którzy są wrażliwi, mają dużo empatii, mają otwarte serca, chcą pomagać innym, są otwarci na świat, mają w sobie dużo światła, wysokie wibracje, bo to najczęściej właśnie takie osoby padają ofiarą wszelkiego rodzaju negatywnych ludzi, którzy tylko chcą brać, brać i brać, nie dając nic w zamian. W ten czwartek opowiem Ci jeszcze coś niesamowitego z przykładami z życia. Dlaczego czasami tak jest, że musimy przejść przez piekło, aby dojść do nieba? Czyli dlaczego siły wyższe często wyrzucają nas z naszej strefy komfortu? Czemu to służy i jak tego uniknąć? Jak zrobić to wcześniej, dobrowolnie, aby takie sytuacje jak wypadki, wojny, wszelkiego rodzaju straty materialne czy straty bliskiej Ci osoby nie miały już miejsca. Do zobaczenia w ten czwartek. Wszystko znajdziesz poniżej w opisie. Twoja Maria Bucardi.